Hej, z tej strony Człowiek Artysta, witam Was dzisiaj z Wrocławia. Zabiorę Was dzisiaj na fajną wycieczkę. Pokażę Wam wrocławskie murale, jak i scenę uliczną. Wszystko, co znajdę fajnego na ulicy, na pewno Wam pokażę. Tutaj jest mój spakowany plecak. A zobaczcie, fajną akcję mam, bo ponieważ z hostelu, w którym mieszkam, mam taką akcję, że po prostu mam mural przez okno. Więc po prostu nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na relację ze street artu w Wrocławiu. Tam mieści się mój pokój, a tutaj jest ten mural, o którym Wam właśnie mówiłem. Idziemy go sprawdzić. Powiem Wam, że ma taki kurde trochę mroczny styl, ale zobaczymy. Kurczę, samochody stoją. Jak nam to wyjdzie, kręcenie, ale wyjdzie fajnie. Zobaczmy z bliska. Jak wygląda jeszcze. Całość robiona jest pędzlami. Zobaczcie, w jaki fajny sposób ogólnie taka stara, zdewastowana ściana po prostu nabrała drugiego życia. Powiem Wam, że jest trochę chłodno. Mam nadzieję, że się nie przeziębię, ale czego się nie robi dla Was. Jestem przy dosyć ruchliwej ulicy, nieopodal dalej. I ku mojemu zaskoczeniu bardzo miłemu znalazłem mural MCT. Powiem Wam, że wszędzie, gdzie praktycznie się pojawiam w jakimkolwiek mieście, przeważnie widzę właśnie pracę MCT. Chciałbym Wam powiedzieć, że MCT jest z Trójmiasta. Można rozpoznać go po charakterystycznym stylu, czyli po takiej tematyce, jakby można powiedzieć, urbanistycznej, mechanicznej. Jeżeli chodzi o strukturę, to zobaczcie, wszędzie mamy jakieś takie mechanizmy. Wszystko związane jest tak naprawdę z miastem. Powiem Wam, że dużo pracy jest wykonywanych właśnie od techniki szablonu, więc powiem Wam, że na pewno prace są skomplikowane i trudne do zrobienia. Spróbuję trochę odejść. Na pewno będzie lepiej widać całokształt pracy. Powiem Wam, że to jest jeden z moich ulubionych artystów, jeżeli chodzi o street art w Polsce. I chciałbym Wam powiedzieć oczywiście, że nie jest ceniony tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Lecę dalej, zobaczymy, co los przyniesie. Powiem Wam, że słońce wyszło, więc zapowiada się naprawdę, naprawdę ciepło. Znalazłem bardzo ciekawy pomnik. Jest to pomnik anonimowego przechodnia. Zobaczcie, proszę bardzo, jak to mniej więcej wygląda. I to są po prostu zwykli ludzie, którzy chodzą codziennie chodnikiem, tak samo jak i ty i ja. I mogę Wam powiedzieć, że sylwetki tych postaci są tak jakby naturalne, czyli są naturalnego wzrostu. I tutaj możemy zobaczyć różne, na przykład różne zawody tych ludzi. Na przykład tutaj zobaczcie, to jest jakiś artysta, jest jakaś kobieta z wózkiem, jakiś pan niosący jakąś tubę. Tutaj mamy kaganiec nawet dla psa. Mogę wziąć tak zbliżyć, zobaczcie, jakie detale są na przykład na tych pomnikach. I zobaczcie, czy bliżej krawędzi drogi, tak naprawdę te postacie tak jakby się zapadają w tym chodniku. To jest bardzo fajny efekt. Jestem na osiedlu między kamienicami, powiem Wam, że niełatwo było znaleźć tą miejscówkę, ale jakoś dałem radę, więc pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda. Zobaczcie, tutaj mam jakieś srebra. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe.
ponieważ tutaj mamy, tak jakby powiedzieć, mapę Polski, granicę Polski i zobaczcie, z czego jest zbudowana ta mapa. Jest zbudowana z ludzików, które po prostu wychodzą z niej. Praca bardzo symboliczna. Każdy powinien doszukiwać się jakiegoś sensu w tym, ponieważ wydaje mi się, że praca, pomimo tego, że jest stara, jest na czasie. A tu mamy kolejną pracę. Uśmiech, smile. Powiem wam, że praca jest duża, więc nie jest łatwo złapać perspektywę, żeby to nakręcić. Ale myślę, że jakoś mi się udało. Lecę dalej. Powiem wam, że na pewno jeszcze będzie bardzo, bardzo dużo murali. Zostańcie ze mną. Przechodząc jak zwykle przypadkiem, zobaczyłem bardzo, bardzo fajną pracę. Znajduję się tutaj, 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 tutaj. Mój plecak jeszcze leży, więc jest dobrze. I oto jest, kurczę, wiecie co jest najfajniejsze? Że to jest mural z ptakami, a tam na górze, w tych wieżyczkach słyszę ogólnie ptaki, świergot ptaków, to jest niesamowite. Co myślicie o tej pracy? Dosyć żółta, co? Ale patrzcie na ten motor, który tutaj też jest. Naprawdę niesamowita zabawka. Powiem wam, że kiedyś jeździłem na motorze i miałem wypadek i od tej pory boję się naprawdę wsiąść na motor, bo coś się boję. No dobra, słuchajcie, gadka szmatka, a tutaj mural czeka. I ciągle słyszę te ptaki. Naprawdę bardzo fajna akcja, pomimo tego, że właśnie, znaczy dlatego właśnie, że tutaj wydaje mi się, że to jest ptak. Chyba, że to jest moja wyobraźnia, ale to na pewno jest dziób ptaka. A w tamtym miejscu słyszę, tak jak powiedziałem, wszędzie świergot ptaków. Kocham takie miejsca, kocham takie spontany. Lecę dalej, zobaczycie co akcja przyniesie. Kolejna praca, którą znalazłem. Praca Luka tym razem jest trochę, można powiedzieć, zniszczona przez to, że most trochę kolejowy przecieka. Ale powiem wam, że widać naprawdę fajne detale jeszcze. Wrocław Główny, swemu miastu Luk. I tu mamy napis. Tam mamy jeszcze drugą stronę, którą wam zaraz pokażę, ale chciałem wam jeszcze pokazać jedną akcję, którą tutaj widziałem. Patrzcie. I przechodzę teraz na drugą stronę. Nie wiem, czy iść przez pasy, czy po prostu przebiec tutaj. Ale wydaje mi się, że chyba sobie przybiegnę. I jesteśmy na drugiej stronie. Musimy trochę zrobić uskok, ponieważ tutaj ludzi bardzo dużo chodzi. I proszę, swemu miastu Luk. Tutaj ktoś dorysował oczywiście smile. Powiedziałbym, że taki komiksowy styl.
pierogi. kosmosmostów.pl. Studia to degustacji rzeka. Sesja nie procesja, sesja poczeka. Bardzo dobre sformułowanie. Pamiętam, jak studiowałem, zakuwałem, później zapominałem. Chociaż powiem wam, że studiowałem przeważnie takie rzeczy, które mi się podobały, więc uczyłem się ich z przyjemnością. Muszę wam powiedzieć, że bardzo kocham takie wąskie uliczki. Zastanawiacie się, co mnie tutaj przyprowadziło. Chciałem powiedzieć, że tutaj KOM jest bardzo fajny mural, który wam zaraz pokażę. A oprócz tego chciałem wam pokazać, że to jest Instytut imienia Jerzego Grotowskiego, gdzie znajduje się historyczne pomieszczenie teatru Laboratorium. Czyli można powiedzieć, że jeżeli macie ochotę pozwiedzać trochę, teraz z tego co się orientuję, też pojedyncze osoby mogą chodzić. Po prostu wbijajcie tutaj do Instytutu Jerzego Grotowskiego. I teraz pokażę wam ten mural, o którym mówiłem wcześniej. Zobaczcie. W ogóle bardzo fajnie tam jest, zobaczcie, cudownie bym powiedział. A tutaj mamy bardzo kolorową pracę. No, zrobione w bardzo, bardzo, można powiedzieć, taki malowniczy sposób. Powiem wam, że ciężko mi złapać jest trochę kadr, ale mam nadzieję, że wszystko będzie wyglądało jakoś fajnie. Zobaczcie na tą postać. Bardzo śmieszna. Przypomina mi trochę ten film, w którym były te takie niebieskie ludziki. Zapomniałem, jak on się nazywa. Avatar. O, już właśnie. Avatar. Bardzo dużo elementów, ogólnie taki jeden wielki chaos, bym powiedział. O Jezu, kichnąłem, przepraszam bardzo. A tu mamy, zobaczcie, Instytut imienia Jerzego Grotowskiego. Słuchajcie, idę dalej. A właśnie, chciałem wam jeszcze pokazać sterówkę. Przynajmniej część sterówki. Tutaj właśnie wychodzimy z tej bramy. I jesteśmy tutaj na rynku wrocławskim. Dosłownie kilkanaście kroków dalej znalazłem kolejny mural. Zobaczcie, jak wygląda. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony, ponieważ ostatnio rozmawiałem z Dariuszem Paczkowskim, a to widzę, że to jest praca trzecia fala art, więc pozdrawiam serdecznie. Widzicie zacieki, które, tak mówiłem wam, bardzo, bardzo, bardzo lubię. I zobaczmy, jak wygląda całość. Te spojrzenia. Zobaczcie, tutaj już ktoś przyjechał sprayem. Oczywiście wandalizm szerzy się wszędzie. Zobaczcie, co odkryłem, zwariowane warzywa. Jeżeli jesteście głodni, polecam wam dzisiaj akcję zdrową, bez żadnego mięsa. Bardzo śmieszne. Ale powiem wam, że kocham, jak są ozdobione tak samochody. Ponieważ powiem wam, że ludzie na pewno częściej robią zakupy w takich miejscach, niż na przykład w jakichś takich obskurnych, pomazanych brzydko. Wege zbój. Zbój rzodkiewka. Nie wiem, czy ten samochód jeździ, ale petarda jak dla mnie.
Więc pomyślcie o tym, może warto się zacząć zdrowo odżywiać. Pamiętajcie o tym, że teraz bardzo dużo osób siedziało w domu, więc może trzeba byłoby tak naprawdę zacząć trochę sportu, wychodzić na ulicę i łykać sztuki. Albo sztukę. Jakie ochwaczone. Dobra, ale co dalej? Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj dzień przyniesie, a przyniesie nam naprawdę dużo. Jest fajnie, ponieważ w końcu wychodzi słońce. Patrzcie, jaka super krowa. Na pewno fajniejsza od Milki, ponieważ jest cała w kwiaty. To jest tak naprawdę bardzo fajny sposób na reklamę. Powiem wam, że wpadnę z tego miejsca, zobaczcie po prostu, co to jest, bo naprawdę kolorowa krowa mnie przyciągnęła. Zobaczcie, jestem pod Teatrem Capitol. Tutaj z tyłu jest bardzo fajna konstrukcja, która jest zbudowana z blachy. Ja strasznie uwielbiam takie kolory, więc jak mnie znacie, wiecie, że to naprawdę uderza w mój gust. Zobaczcie też w tle, bardzo fajny napis teatr jest. Mogę wam trochę przybliżyć go, żeby nie było. Tu mamy napis teatr, który jest naprawdę w fajnym stylu zrobiony. Tu mamy główne ulice. I zobaczcie, jak to wygląda z przodu. Tak podróżuję i odkrywam cały czas nowe miejsca. Za moimi plecami znalazłem bardzo ciekawy mural Marka Krajewskiego. Jest to autor, można powiedzieć, jest tak zwanym ojcem chrzestnym polskich kryminałów. Jak widzicie, zobaczcie, myśli i pisze. Tutaj widzimy typa z tyłu z jakąś taką bronią, można powiedzieć, w okularach, ciemne charaktery. Całość jest, powiem wam, że bardzo, bardzo, bardzo duża. Ja spróbuję trochę odejść, żeby wam pokazać mniej więcej ogrom tej pracy. Tam jest miejsce, w którym kręciłem przed chwilą relację. A tutaj mamy mural, proszę bardzo. Taki dosyć graficzny styl, bym powiedział. To co, idziemy dalej.